Cześć Wam dzisiaj, a ja jest Wizu Wizualnie, witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact. Serii o tym samym tytule. Zacznijmy może od stwierdzenia, które wczoraj się przewijało w komentarzach bardzo często. bardzo gęsto. Wizu, wizu, pakuj się do łóżka, chory, możesz sobie odpuścić jeden dzień? Nie, nie mogę. Głównie ze względu na to, że nagranie odcinka z Genshin'a, zmontowanie go, jest highlightem mojego dnia, więc to jest przyjemność, której nie mogę sobie odmówić? Musiałoby być naprawdę źle, ale naprawdę źle, żebym sobie odmówił nagrywania z Genshin'a. To jest highlight mojego dnia, ludzie, nie mam nic przyjemniejszego w ciągu doby do ogarnięcia. Niż wsiąść, pograć chwilę, nagrać chwilę i pomontować dłuższą chwilę, więc tak, ja jestem zdrowy jak gospodarka Unii Europejskiej. To zabrzmiało źle. Dobra, lecimy, wystartował nowy event Bantan Sango Case Files. Machnąłem go, nie wiem, czy będę tutaj wklejał fragmenty, ale to był ten moment, kiedy leciałem na totalnym autopilocie, więc. Co ja robię? Czemu ja nie robię quest? Czemu ja nie robię eventa, którego mam robić? Nie wygląda to najlepiej, więc może nie wmontuję lepiej. Nie wiem, jakie są wasze wrażenia, z mojej perspektywy strasznie mało tego jest jak na pierwszy dzień. Myślałam, że tak 5 razy tyle będzie tego domachnięcia pierwszego dnia, żeby troszkę się pobawić. Jeżeli wam się nie śpieszy do Primogemów już teraz, zaraz w tym momencie, to polecałbym zostawić to na za 5 dni, kiedy odblokuję się wszystkie te rzeczy, żeby mieć troszkę kontentu do przejścia. Bo jest tego faktycznie bardzo mało. Przy czym, przy czym bardzo fajne to skradanie się w jednym momencie to był ten taki moment mojego totalnego zgonu, bo tak. Ale jak ja mam się dostać do tego. Zwierzaka, potem się kapnąłem, że mogę odpalić fajerwerki, odciągnąć zwierzaczki, złapać takie. A, okej, okay, przecież to jest tak oczywiste, ale wiecie, jak się wszystko przed oczami rozjeżdża, to mniej oczywiste się mu wydaje, a klepanie się, żeby otworzyć klatki, wyciągnąć, no jest coś nowego. Mamy jakieś takie poczucie, że robimy to w jakimś celu, a nie robimy dla samego robienia się, więc robi się to inaczej, ale faktycznie nie jest to nic nowego, ani nic odkrywczego. To drugie, walki, znaczy się, a jeżeli chodzi o to skradanie się, jest całkiem fajne, tylko widzę tam mnóstwo sposobów na ominięcie tych zagrożeń, które twórcy przed nami postawili, znaczy się biegłem cały czas na granicy tego, gdzie miał być ten quest wykonywany i uwalniałem zwierzaczki z tej strony, z której nie były chronione, więc za... Bardzo otwarty świat to jest. Wiecie, jak graliście w Metal Gear Solid czy inne tego typu gierki, skradanki, jakieś to zazwyczaj mapy są tak skonstruowane, że wymusza na nas albo rozwiązanie problemów w taki sposób, jak twórcy zaplanowali, albo naprawdę oszukanie jakoś systemu tak, żeby dojść do rozwiązań, które są zaskakujące i są mega. A tutaj było po prostu wyjść poza zasięg i wejść z drugiej strony i nie klepać się z pieskami, bo mają tyle życia, że to jest totalnie bez sensu. Więc z mojej perspektywy. Nie wiem, nie jestem przekonany. Nie jest źle. Może kwestia tego, że wypiłem za mało syropku, jestem marudny. Ale tak poza tym, to nice. Pamiętajcie, że już powoli się zbliżam do końca. Zostało 5 dni i 14 godzin i wszystko tutaj. Ja muszę sobie powtórzyć chyba tylko jedno bieganie. Tak, jedno bieganie mam na srebro, całą resztę mam już na maksa. Więc jeżeli nie macie jeszcze tego porobionego, to tam, nie wiem, na Discordzie podbijajcie po pomoc czy coś, bo sporo primogemów, sporo rzeczy do złapania jest fajnie. i i żal by było, żal by było nie wykupić tego sklepu i nie złapać wszystkiego. Lecimy dalej, jest kolejny dzień, w którym możemy zrobić special event, czyli Travelers Pictures Book. Jest dzień piąty, a w nim, a w nim powinniśmy móc zrobić całość, jeżeli macie wypstrykaną energię w wystarczającej ilości. Bo z tego co rozumiem, to jest ten problem dzisiaj? Tak, ja mam 790 na 900 energii zużyte, co oznacza, że no muszę zużyć jeszcze 110 energii, i wtedy, wtedy będę mógł odebrać te dwie farbki, i brakuje mi dwóch farbek, żeby zrobić Ostatnie pociągnięcie pędzlem? Zostało chyba ostatnie pociągnięcie, bo to jest jedno po 20%, tak? to wtedy będę mógł dokończyć to, a tu są już wszystkie zrobione, więc ostatnia rzecz, która została do złapania, 50 primogemów, no wpadnie dzisiaj wieczorem ale pewnie zostawię to sobie na jutro na nagranie, więc polecam bo 50 primogemów znowu piechotą nie chodzi niestety, niestety byliśmy teraz rozpieszczeni i następne dni to będzie syndrom odstawienia mając to za sobą chciałbym powiedzieć, że uwaga spekulacje i spoilery będą spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada to polecałbym przewinąć dalej, bo co się zobaczy to się nie odzobacza, a co się usłyszy to się również nie od usłyszy. Zacznijmy najpierw od tego, że są mocne, no mniej lub bardziej mocne przetasowania na becie jeżeli chodzi o Junjin i o Shenę. Te postacie są tam le lekko ruszane. Zobaczymy jak będzie z Shenę, bo z tego co wiem parę rzeczy jest z jednego testowego, testowego serwera przerzucane do tego bardziej otwartego, więc za chwilę poczekną nam informacje coś więcej na temat Shene. Szczególnie, że, szczególnie, że Michojo dostało informację, że gracze nie są zachwyceni, bo spodziewali się kolejnego, nie wiem, main DPS-a, a dostają physical Support? Mniej lub bardziej? Może zobaczymy jak będzie. A jeżeli chodzi o jungin to jej C2 jest przebudowywane. W starej wersji było tak, że ci, którzy mieli na sobie ten Flying Cloud Flag Formation, dostawali boost y, do normal ataku 2% na jeden stack, na tam 0,3 sekundy do 10 stacków. A w nowej wersji Cliff Baker's Banner będzie boostował wszystkich w party ich normalny, standardowy atak obrażenia o 15% na 12 sekund. Więc szczerze powiedziawszy, Um, jest to lekkie uproszczenie dla tej postaci. Z tego, co patrzę na to, co się dzieje, z tego, co patrzę, jak to wygląda, to widzę, że Junjin idzie w kierunku świetnego bostera, świetnego supporta dla postaci, które głównie normal atakiem jadą. Jakaś Yoimia, Razor, postacie, które są długo na polu bitwy i robicie maszowanie standardowego ataku, żeby zadawać duże obrażenia, czyli zarzucacie jakieś fajne rzeczy na siebie i jedziecie standardowym atakiem, który jest standardowym atakiem, a nie jest jako coś innego. Przestań gadać ze stołem, PISZEL! Wydaje mi się, że jest to ciekawa zmiana, i to jest coś, co de facto w jakiś sposób tam Jung jin dodatkowo. Więc przyglądamy się temu, przyglądamy się. Jeszcze trochę czasu zostało z tymi postaciami na betach. Wiele się zmienić może. Trzymamy kciuki za Shenę, bo ludzie mrozili na jej nerw i że nie jest tak mocna, jak sobie wyobrażali, że będzie. I faktycznie, jako piątka, to nie będzie najmocniejsza piątka. Więc jeżeli Mihojo będzie chciał ją zbostować, będzie chciał ją podciągnąć, ta ja też nie będę narzekał. Z drugiej strony nie uważam, żeby ona jakoś wybitnie cienka była tylko no. Różne oczekiwania mamy najwyraźniej. Lecąc dalej coś jeszcze z lików A. Zmiany są na Abysie. Jeżeli robicie Abysa w tym tygodniu mam chyba jeszcze nietkniętego mniej lub bardziej Abysa, więc taki information 8 niż 14 godzin. Nie wiem czy jestem na to gotowy. W nadchodzącym abysie tam zmiany były po drodze, wspominaliśmy bodajże o tym. Wydaje mi się, że nagrywałem. Nie wiem, czy ja to zostawiłem, czy nie wyrzuciłem z odcinka, bo tam było bardzo dużo drobnych zmian. Teraz też są mniej lub bardziej drobne zmiany z jedną poważniejszą na 12 piętrze na drugiej połowie. Ci przeciwnicy, którzy tam mieli być wylatują ich miejsce zajmuje Magu Kenki Więc Magu Kenki wjeżdża cały na biało I jeżeli mieliście, macie problem Nie mieliście, to w sumie dalej jest Tylko mi prywatnie Magu Kenki kojarzy się z tym eventem Gdzie wiecie, tam się klepało z różnymi tymi przeciwnikami Na koniec był Magu Kenki w kilku odmianach Nawet może w trzech Więc ja... A ten Magu Kenki jest tak prosty, że no Ale jeżeli tęsknicie za Magu Kenki Tym, który był z eventu No to teraz pojawi się na abysie I będzie dokazywał Dobra ludziska, jak widzicie, ja dalej jestem nie w formie, ale nie jestem tak bardzo nie w formie, żeby odmówić sobie przyjemności nagrywania, więc moje zen, primoskowy zen ostatni raz, czwarty dzień z rzędu do odebrania. Pamiętajcie, to odebrać, oh, nice. Oh. Można, można tak codziennie. Można tak. Tak, tak się fajnie zaczynało. Dzień, wiecie. Siadam, gadam chwilę, odbieram 200 primogemów. Jest poczucie spełnienia. Wszystko jest zrobione. Teraz tylko dobić daily. I można wracać do łóżka. Nie. Rolki się gromadzą w ilości hurtowej. Niestety to jest ostatni dzień i jest koniec tej zabawy. Ale 8 dni do Goro Ito. Jako, że ta zabawa się kończy, to niedługo będziemy mogli. Siadaj, nie gadać ze stołem To niedługo będziemy mogli zaszaleć na rolowaniu po Goro Ito. Jeżeli chcecie się zapisać, to Kowu zbiera listę. E, zapraszam na Discord. Bić do kowu. Proszę mi nie bić kowu. Kowu jest przeurocza, przecudna i przesłodka istota, więc z pozytywną energią do niej proszę. Naprawdę. I kowu zbiera listę na gorą Na i to widzimy się 14 na streamie. Duża dawka pozytywnej energii, duża dawka miłości i będziemy trzymali kciuki za rulujących. tych, którzy będą na streamie i tych oczywiście, którzy rulują gdzieś tam sobie w tle z nami, bo się rozochocą patrząc, jak ludziom fajnie trafiają się po dwie, trzy. Mam nadzieję, cztery piątki na jednej dziesiątce byłoby osom. Chcę zobaczyć wreszcie. Jakieś trzy piątki albo cztery piątki na jednej dziesiątce. To liczę na Was, liczę na Was. Na siebie niekoniecznie mi tylko o goro chodzi, ale jak mi wpadnie i to, to też nie najgorzej. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez się Pozdrawiam cię serdecznie, jesteś osom! Awesome. Dziękuję za podsyłanie tego. Ja wiem, dzisiaj mnie gorzej widać, bo nie włączyłem głównej lampy głównie, dlatego że. No, no, światło w oczy to nie jest najlepsza rzecz w tej sytuacji, ale, ale miejscówka jest dobra i tak chciałbym tam teraz być na tym słoneczku, w tej takiej ciepłej atmosferce, no ale... Nie, w pokoju mam gorąco, w pokoju mam bardzo, bardzo, bardzo ciepło, więc też nie narzekam. Pamiętajcie, że wciąż trwa Deliczek Event i jeżeli logujecie się codziennie, to dziś będzie mora, a za 4 dni, nie licząc, dzisiaj za 4 dni będzie druga dawka primogemów, druga z trzech, czyli... Kolejna 20, czyli dobijemy do 40 primogemów z tych paczek miesięcznych deliczyć na eventach i nie zapomnijcie wbić do plecaka, żeby zobaczyć jak długi cooldown wam pozostał na parametric transformerze. W moim wypadku to będzie za 22 godziny. I to już jest tyle, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego jedynka, świetnych pięcia roli. Niech Boże karędzi wam sprzyja, a my widzimy się przy najbliższej okazji, która najprawdopodobniej nadarzy się już jutro. No chyba, że będzie naprawdę źle. Miłego do następnego i hej! So let's not call it that. Nie, no ludzie, będzie dobrze. Nie ma co być źle, jak ma być dobrze. Brakuje mi tych questów, które tu były. Zrobiłbym to jeszcze raz. Mam ochotę odgrzewać swoje stare trzecie konto i zacząć na nim robić wszystko One More Time. Od, od początku do samego końca wszystkie fabułki. Tylko niestety nie ma dostępu do tych jednorazowych rzeczy, które były podczas eventu. No to nie jest to samo.